wracamy z nagrywaniem po dniu przerwy. Byliśmy właśnie w Chorwacji, spaliśmy na kempingu, dojechaliśmy szybko do Dubrownika, a teraz przekraczamy granicę z Czarnogórą. Ale jest minimalny koreczek. I jaki jest plan? Zatoka Kotorska i Budwa. Pierwszy przystanek, Zatoka Kotorska. Górki robią wrażenie. Gdzie teraz jedziemy? Teraz? Pamiętasz? Budwa. Tak, o, zapamiętam. A ja tutaj zupę krem zjeść, czy zupę zjeść? Zupę. Krem, krem. Burgerek, resztka. Dobra. Dobra. Dziś pierwszy dzień bez kempingu, żeby sobie pochwilować w mieście. Co tam mam załatwiłeś? Wyjdziemy na plażę, jako że mieszkanko w starym centrum. To na plażę mamy dosłownie minutkę. Pierwsi odważni w kąpieli w morzu przy zachodzącym słońcu. Pełne zanurzenie. Ja może odważę zamoczyć sobie stopy. Jeśli nogami do przodu wychodzi. Co się stało, Mateusz? Muszę wyjść z wody. Tak ślicznie. Doma pisze magisterkę. Aktualnie właśnie... A, dobrze. Aktualnie właśnie poprawiam ze zwykłym numerkiem w nawiasach. Mam coś powiedzieć? Nie, lecimy na miasto i koniec dzisiejszego dnia. Lokalizacja, gdzie jedziemy? Do Podgoricy i do... Najpiękniejszej stolicy w Europie. Tak. I do Albanii nad jezioro. I na rozpadu Niagara. A, i na Niagara. Te wrażenia ze stolicy pozytywne. Miała być najbrzydsza stolica w Europie, a nie jest najbrzydsza. Nie wiem, co tam było. Ryga brzydsza, Helsinki. Kiszyniów. Choć Kiszyniów też lubię. No lubię, ale nie jest tak ładna. Mają dobre wino. Bratysława też spotka. No i brat, no właśnie. No tu spoko to wygląda. Jak Tbilisi. Góry są. Thank you.
Tylko pytanie, czy można z tej drugiej strony wyjść? O kurde, jeszcze się wykąpiemy w rzece. No fajna mam na drugą stronę. Chociaż ładnie jest. Kruku wygrał w klatkę wchodząc w końcu. Zajęliśmy super miejscówkę nad rzeczką. Podgorica przyjemna. Nie ma tu zbytnio rzeczy do zwiedzania. Mateusz zwrócił uwagę tutejszych kobiet. Przywitały go słowem hello. Ja odpowiedziałem hello. Mateusz odpowiedział hello. I poszedł dalej. We'll be right back.